Cześć wszystkim, to nowy odcinek Adam1337. Od czego dzisiaj zaczynamy? No zaczynamy od tego, że Oh My Heart zbliża się naprawdę wielkimi krokami. To już 3 grudnia i coraz bliżej jest moment, w którym się spotkamy i będziemy oglądać na sześciu różnych ścieżkach 48 ciekawych, a nawet bardzo ciekawych wykładów. Jeżeli boicie się tego, że na sześciu ścieżkach nie dacie rady, to zapewniam, że większość wykładów będzie nagrywana. Jak ktoś już ma bilet, to warto sobie ułożyć rozkład dnia, patrzeć, które prezentacje będą tylko na żywo. I doświadczenie z poprzedniego wydania mówi, że nie zawsze to tylko na żywo, oznacza, że akurat dla danego słuchacza, dla danej słuchawki ta prezentacja będzie najciekawsza. Niektórzy po takich prezentacjach tylko na żywo mówili: No, szkoda, że nie byłem, nie byłam na innej sali. Więc rozważcie bardziej temat niż to, czy prezentacja jest tylko na żywo. I pamiętajcie też, że zawsze salę można zmienić. Zwracam też uwagę, żeby zaplanować dzień tak, żeby zostać na after party, bo zaraz po konferencji w tym samym miejscu odbędzie się mała imprezka. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. A teraz już do rzeczy, bo mamy dzisiaj osiem newsów i news numer jeden: polowanie na hakerów. Było ostatnio, w ostatnich miesiącach, dużo ataków ransomware w Australii, i to ataki takie dosyć intensywne, dosyć uciążliwe i dosyć publicznie nagłośnione, ponieważ chociażby ostatni na firmę Medibank, największą prywatną firmę ubezpieczeniową przetwarzającą dane medyczne Australijczyków. Firma nie zgodziła się zapłacić okupu, i przestępcy obiecali, że dane jej pacjentów zaczną ujawniać. I zaczęli ujawniać, i zaczęli publikować, więc rząd australijski się trochę poirytował. I Australia oficjalnie powołała stuosobowy osobowy zespół, którego zadaniem jest utrudnianie życia hakerom. Znajdziemy Was i zniszczymy Was, a przynajmniej popsujemy Wam to, co będziemy mogli popsuć. Australijczycy bez wahania ogłosili, że hakerzy atakujący Medibank byli akurat z Rosji. Rosjanie się obrazili, że nie byli o tym jako pierwsi powiadomieni. Australijczycy mają to gdzieś, bo wiedzą, że Rosjanie o tym wiedzą. Pytanie, jakie będą skutki tej akcji, chociaż zespół wydaje się być dobrze zbudowany, bo część ludzi będzie z policji, a część z australijskiego NSA. Czyli zarówno badania z łączy sygnałów transmisji, jak i analiza taka typowo kryminalna, śledcza. Dobre połączenie umiejętności. Australijczycy pokazali wiele bardzo ciekawych operacji zdejmujących czy markety w darknecie, czy sieci pedofilskie. Więc mają ku temu talent, mają ku temu właściwych ludzi. Co ciekawe, już jakieś pierwsze działania w tym stylu prowadzili Amerykanie, chociaż nie tak oficjalnie. Na przykład grupy Darkseid i Rewil zniknęły po działaniach służb amerykańskich. Nie wiemy dokładnie, co Amerykanie im zrobili, ale coś im bardzo popsuli na tyle, że grupy postanowiły się rozwiązać, więc powiedziałbym, działanie w bardzo dobrym kierunku. Bij złodzieja. Wnios numer dwa. Dwoje Rosjan zatrzymanych za Z Library. Nie wiem, czy znacie Z Library. Największa internetowa strona, a nawet 250 stron, bo mieli różne domeny, choć pod spodem ta sama baza, z e-bookami. I to e-bookami pirackimi, no w zasadzie za darmo. Strona działająca od kilkunastu lat. Ponad 11 milionów tytułów według Amerykanów, którzy zatrzymali panią i pana. W Cordobie, w Argentynie. Oczywiście zarzuty nie tylko z praw autorskich, ale także z przyjęcia korzyści z przestępstwa i z prania pieniędzy, bo wiadomo, że Amerykanie bardzo lubią gonić po tym śladzie finansowym. Jak widać, gniew Ameryki sięga wszędzie. Z reguły ścigają właśnie najchętniej naruszenia praw autorskich i kiederze danych kart kredytowych. No, ktoś sponsoruje te działania, nawet jeżeli to nie jest finansowanie bezpośrednie. To gdzieś inspiruje te służby i takie priorytety Amerykanie mają. Na szczęście za ransomware też się w ostatnich czasach trochę bardziej zabrali. News numer trzeci. Administrator Zeusa zatrzymany w Szwajcarii. To jest bardzo ciekawy news. Same dobre newsy w tym tygodniu. Ponieważ pan Wiaczesław Pęczukow, znany także jako Tank, był jednym z administratorów jednej z gałęzi Zeusa, tak zwanego Jabber Zeusa, okradał amerykańskie firmy, ale okradał je na początku lat 2008, 2009, 2010. Akt oskarżenia go dotyczący jest 2012, aktualizacja z 2014. Zobaczcie, mamy 2022 i pan Wiaczesław pojechał do Szwajcarii odwiedzić żonę. I tam został zatrzymany, i jest już wniosek o ekstradycję, którą on stara się oprotestować, a mamy nadzieję, że mu się nie uda. Pan był na liście FBI Most Wanted, i mimo tego nie zawahał się pojechać do Szwajcarii. To nie było top 10 Most Wanted. Ta lista Cyber Most Wanted ma tam pewnie ze 100 wpisów, jak nie więcej, no ale zawsze, tak? Jednak pewien poziom bezczelności. W ogóle pan Wiaczesław z Ukrainy, z Donbasu, z tej części rosyjskojęzycznej. Natomiast, no, według Briana Krebsa, miał bardzo dobre kontakty z ówczesnym rządem na Ukrainie, nawet do tego stopnia, że gdy mieli przeszukać jego lokal pod kątem różnych dziwnych rzeczy, które mogliby tam znaleźć, to on był wcześniej ostrzegany, nikt go nie zatrzymywał, no a teraz najwyraźniej postanowił pojechać do bezpieczniejszej Szwajcarii. No i trochę nie wyszło. Oby trafił do więzienia. Nowa grupa ransomware to news numer 4. Microsoft ma bardzo ciekawego bloga, którego od wielu, wielu miesięcy intensywnie dosyć uprawia. Jeżeli o czymś pisze, to warto przeczytać, bo Microsoft pisze o rzeczach, które widzi. A jak coś widzi i uznaje za istotne, znaczy, że widzi tego sporo i jest to istotne. Więc jeżeli macie środowisko, w którym występują systemy Windows, to warto te artykuły na blogu Microsoftu czytać. Tym razem mowa o grupie DEV 0569. DEV oznacza, że to jest taki klaster aktywności, który nie został jeszcze dokładnie sklasyfikowany, opisany, przyporządkowany. Natomiast wiadomo, że od września 2022 roku ta grupa zaczęła wdrażać u klientów nowy ransom, o nazwie Royal. Co ciekawe ta grupa ma nietypowe wektory wejścia do klienta, ponieważ nie używa podatności w wystawionych aplikacjach, urządzeniach, a raczej opiera się na sprytnych phishingach, fałszywych instalatorach, takich aplikacjach jak TeamViewer, Zoom i AnyDesk, reklamach w Google i w sieciach reklamowych, które przekierowują klientów na strony, gdzie ci klienci mogą się zarazić tym złośliwym oprogramowaniem. Pierwszy etap, pierwsza binarka podpisana prawidłowym certyfikatem, wyłącza antywirusy, potem odpala jakieś stilery i na koniec robi deployment RAM Więc nietypowe wektory dotarcia do ofiar. Jak słyszeliście ostatnio o fałszywych stronach, z których można pobrać rzekome instalatory popularnych aplikacji, to właśnie jest. Ta grupa była o tym dosyć głośno. Nic dziwnego, że Microsoft o tym pisze. Polecam lekturę całego artykułu. News numer 5. Pracownicy Facebooka, czy też dzisiaj Meta, przejmowali konta załapówki, że komo tak, pisze Wall Street Journal. To jest bardzo ciekawy news ponieważ według Wall Street Journal Meta zwolniła ponad 20 osób w ostatnim roku za przejmowanie kont klientów, więc o co chodzi? No jak ktoś stracił konto Facebooka, no to pewnie wie, jak trudno jest jej odzyskać. Po drugiej stronie są tylko automaty, tam nie ma obsługi klienta, tam jest no nie do końca inteligencja, ale coś na pewno sztucznego, tam są jakieś skrypty w Pythonie, które odpisują na maila, że nie, niestety, ale nie da rady. Jeżeli ktoś stracił konto w jakiejś yy, usłudze typu Google, Facebook, Instagram yy, czy, czy inne, pod inni potentaci rynku kont społecznościowych, pocztowych, wie jak trudno jest takie konto odzyskać. To jest praktycznie w wielu przypadkach niemożliwe, chyba że, i tu jest bardzo ważny warunek, o którym nie wszyscy wiedzą, macie kogoś znajomego, no bo oczywiście pracownicy mają milion próśb od swoich znajomych o odzyskanie takich rzeczy i z reguły te firmy mają określone procesy dla tych pracowników, żeby ci pracownicy mogli pomagać swojej rodzinie, krewnym, znajomym. I mi się zdarzyło na przykład konto Google, jedno takie mniej istotne, ale jednak przydatne, w ten sposób odzyskać. Odzyskiwać. Nie nie świadczę takich usług poza to znajomi z Google, gdy nie znali osobiście osoby, której to konto odzyskują, mogliby mieć spore konsekwencje. A właśnie w Facebooku okazuje się, że nawet ochroniarze w jednej z placówek podobno mieli dostęp do intranetu, a w tym intranecie było narzędzie Oops przez 2O, które umożliwiało właśnie inicjację takiego procesu resetu hasła do konta. I podobno za kilka lub kilkanaście tysięcy dolarów można było sobie taką usługę wykupić po prostu u pośredników, którzy załatwiali czy odzyskanie własnego konta, nie wiem, Instagrama, czy cudzego konta Instagrama. Takie rzeczy też się działy. No cóż, czasem się udaje. Jak widać, te procesy są, ale Facebook zaczął tego bardziej pilnować i ludzie wylecieli z roboty. A że ochroniarze mogli, no to ciekawe. News numer 6. To jest super ciekawe, bo bardzo rzadko poruszany, a poważny temat. Rosyjskie biblioteki w amerykańskiej wojskowej aplikacji. Skąd się to w ogóle wzięło? Zacznijmy od tego, że Reuters ujawnił, że ktoś stworzył firmę, która udawała amerykańską, nazywała się push i miała usługę pod tytułem Gotowa biblioteka do Androida, która rozwiąże problem powiadomień w Twojej aplikacji. Dzisiaj stworzenie aplikacji na Androida nie jest skomplikowane, można korzystać z gotowych rozwiązań za cenę tego, że w naszej aplikacji znajdzie się cudza biblioteka, która oprócz tego, że pełni funkcje, których akurat my potrzebujemy, a nie chce nam się ich pisać, być może zbiera także informacje dla swojego twórcy. I nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza, kto stoi za taką biblioteką, kto ją wyprodukował i kto zbiera te informacje. No I okazuje się, że firma push udawała amerykańską, miała fałszywe profile na LinkedInie rzekomych pracowników, miała fałszywe numery telefonów w Stanach Zjednoczonych, a tak naprawdę była własnością jakiegoś Rosjanina. I ta aplikacja była, ta biblioteka była implementowana w różnych aplikacjach i ktoś odkrył, że była między innymi implementowana w aplikacji dla żołnierzy, dla żołnierzy armii amerykańskiej, a konkretnie dla pracowników Fortu Irwin czy Irwin. Coś takiego, jakiejś bazy wojskowej, która miała swoją własną apkę do powiadamiania żołnierzy o tym, co aktualnie na terenie bazy się ciekawego dzieje, czy też kopiowania wpisów z mediów społecznościowych pracowników tej bazy, czy też po prostu jakiejś listy numerów telefonów, no taka podręczna apka dla pracowników danej jednostki. No, i okazuje się, że właśnie tam ta biblioteka była apka nieużywana już od 2019 roku, no ale kiedyś była używana i kiedyś tę bibliotekę miała, więc podejrzane historie, no i pokazuje to ten problem zatruwania, tak? W cudzysłowie wielu, wielu setek, nawet aplikacji. Bibliotekami nie do końca ustalonego pochodzenia. Mam nadzieję, że większa uwaga badaczy bezpieczeństwa zostanie skupiona teraz na tych modułach, które w tych aplikacjach funkcjonują i dla kogo i jakie dane one zbierają. News numer 7. Rosyjska firma skupuje Zerodeje i to dużo płaci za niektóre z nich. Skupowanie exploitów nie jest czymś nowym. Mamy firmę Zerodium, ze swoimi słynnymi cennikami, publikującą informację, ile jest skłonna zapłacić za zdalne wykonanie kodu na danej platformie czy PC, czy Macu, czy w danym komunikatorze, czy na danej platformie serwerowej. No ale pojawiła się taka rosyjska firma Obzero, Obzero.ru to ich domena, i okazuje się, że za eksploit na Signala umożliwiający zdalne wykonanie kodu na telefonie, tudzież za eksploit na Whatsappa, analogicznie, chcą zapłacić nawet półtora miliona dolarów, co oznacza trzykrotność stawki używanej przez Zerodium do skupowania takich eksploitów. Co to oznacza? No to oznacza, że ktoś byłby skłonny kupić od nich taką usługę. No i teraz pytanie, czy etyczne sprzedawać Rosjanom takie eksploity? Czy może lepiej je sprzedać za jedną trzecią ceny zerodium, a zerodium sprzedaje za półtora miliona dolarów Rosjanom? No nie wiemy, nie wiemy. Trudne dylematy w świecie twórców eksploitów. I news numer, numer ósmy już taki pajacyk, trochę na koniec e, ze z jakiejś rosyjskiej strony można wyczytać. Nie wiemy, na ile to jest prawdziwe, ale wygląda bardzo zabawnie, więc wam opowiem, że w okolicy Permu w Rosji od 10 lat ktoś raz na wiele, wiele miesięcy podkopuje się pod bankomat i wyciąga z niego pieniądze. Oczywiście to powoduje alarmy, na które reaguje policja, która tam przyjeżdża. Ale przyjeżdża i widzi bankomat stojący, wokół którego nikt się nie rusza i odjeżdża, bo sprawca jest pod ziemią, jest w podkopie i wyciąga stamtąd pieniądze i podobno zdążył już ukraść jakieś 2, 2,5 miliona złotych na nasze przeliczając po kursie aktualnym rubla. No bez potwierdzenia, ale w sumie można powiedzieć, że śmieszna dosyć historia. To wszystkie newsy na dzisiaj. Ja tylko chciałem przypomnieć, że także dzisiaj rozmowa kontrolowana odcinek specjalny poświęcony O oh My Hack będziemy omawiać program konferencji i będziemy rozdawać wyjściówki. Kilka na pewno ich rozdamy, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście za tydzień znowu Adam 13:37, a już 3 grudnia O oh My Hack. I uwaga, 21% rabatu, najwyższy możliwy z kodem Adam zaprasza. Może być całe małymi literami, może być dużymi, może być na zmianę duża-mała, czyli Adam duża zaprasza duża, ale ważne, żeby ciągiem bez spacji. Powodzenia, do zobaczenia, cześć.